witamy serdecznie w tym smutnym dla nas tutaj mieszkańców Orzechówki dniu. Szanowni Państwo, chcielibyśmy po prostu rozwiać wszelkie wątpliwości, bo już krążą w internecie jakieś informacje sprzeczne z tym, co tak naprawdę się wydarzyło w Orzechówce w dniu wczorajszym. Chcielibyśmy po prostu przedstawić jako mieszkańcy tej Orzechówki tu, jak po prostu sytuacja wyglądała. Pożar wybuchł o godzinie około 9:30. Po prostu po porannych różnych pracach poszliśmy nakarmić tam zwierzęta. Kolega tutaj mieszka, też pomaga. Właśnie tam pracują, już trwa oczyszczanie wstępne. Poszedł nakarmić tam zwierzęta. Zeszło mu tam się około 20-30 minut. Po czym po prostu tam została zakręcona woda, gdyż jest zima. Trzeba było dla zwierząt wodę przynosić tu, spod tego budynku, gdzie było ciepło, była kotłownia, prawda? Wracając, zauważył w tym miejscu, tu była stodoła, bardzo wysoka, około 6-7 metrów wysokości, w tym miejscu słup ognia. Przybiegł, była tutaj instalacja elektryczna, jak można pokazać. Tu była instalacja, prawdopodobnie przyczyną, tak jak stwierdzili strażacy, było podpalenie, zapalenie się tej instalacji. Była to bardzo stara instalacja, prawda? Była to instalacja, jak widzimy, i miedziana, i aluminiowa, prawda? Aluminiowe kable. Było to połączenie, no po prostu dosyć stara instalacja, sprzed kilkudziesięciu lat. Występowały już z nią około rok temu, niecałe były też z nią tu problemy, była przerabiana. Też Adolf tutaj po prostu z elektrykiem po prostu to przerabiali. Występowały problemy, często gdzieś tam próbowało, że tak powiem, wybić korki, jak to się mówi po pochodnie. Także tu zauważyliśmy po prostu słup ognia. Zaczęliśmy wszystko ratować. Stały tutaj na miejscu trzy auta, które trzeba było natychmiast wyprowadzić i po prostu zabezpieczać szybko to, co było, najbardziej po prostu... To, co było najbardziej takie, co by mogło spowodować jeszcze większy pożar i spłonięcie całego tego kompleksu w Orzechówce. Także zabezpieczone zostały butle gazowe przede wszystkim, gdyż ogień rozprzestrzeniał się w ułamku sekundy. Po prostu jest tu hydrant, był tak samo, który jest nieczynny, ten hydrant tu przy płocie. Niestety wody nie można było, zresztą ogień był już tak potężny, że tylko ratowaliśmy to ludzi i wiadomo, prawda, mienie, które tu pozostało. W dalszym ciągu, no wiadomo, rozprzestrzenił się ten pożar bardzo szybko. Szybko zainterweniowaliśmy. Została wezwana straż pożarna. Tu sąsiedzi zaczęli pomagać, bo jak widać tu w sąsiedztwie są bardzo blisko budynki. Trzeba było to do przyjazdu straży jak najszybciej wszystko usunąć, prawda? Żeby ten ogień się nie przemieścił po prostu na sąsiednie budynki, prawda? Jak było dalej, możemy powiedzieć. Dalej po prostu myśmy tu ratowali, wyrzucaliśmy co mogli. Ogień z tej spłonącej stodoły to płonęło, temperatura była potężna, już była przykryta eternitem, także strzelało to wszystko niczym petardy, prawda? Ogień po tym przeniósł się tu, może kamera powoli pokażemy spokojnie. Przeniósł się, tutaj była stołówka. Tu była stołówka, w której było robione, po prostu przeskoczył. Można było powiedzieć, przeskoczył na naszych oczach, jak myśmy tu z kolegą biegali, ratowaliśmy co mogli. Przeskoczył, tu była taka ławka, prawda? Ten ogień przeskoczył na ławkę, stało na niej dwa kartony. Nie było jeszcze straży. Kolega tutaj obecny właśnie podbiegł, wbiegł w te płomienie. Uważył tam trochę na dłoń, ale to jest nieważne. Złapał tą ławkę i jeszcze ją odrzucił w stronę stodoły i to między innymi w tym całym nieszczęściu uratowało po części ten dom mieszkalny, w którym zamieszkiwałem ja, prawda, wraz tam z żoną obecnie i z dzieckiem. Także to uratowało do przyjazdu w ten sposób, że nie spłonął on cały i nie przeniósł się ten ogień na budynki sąsiednie, czyli bibliotekę i dom Adolfa, prawda. Co następnie? Przyjechało bardzo wiele, dziękujemy, chcieliśmy podziękować straży, przyjechało bardzo wiele zastępów strażackich, było ich około 12, także Kielce, Wzdół, Bodzentyn. I, no, akcja trwała dosyć sprawnie. Co trzeba było na początku zrobić? Zabezpieczyć tamten domy sąsiada, żeby nie przedostał się ogień, ale jak również zostało jedno auto, przejdziemy tu, może pokażemy powoli, kamera, żeby powoli, żeby się tu nie przewrócić, uwaga na gwoździe. Zostało jedno auto, które było zatankowane do pełna, zarówno benzyną, jak i gazem. Z trzeźwym umysłem tu kolega szybko przybiegł do strażaków, żeby po prostu
też ratować i ten budynek i gasić to, żeby nie przedostał się ogień do tego, że tak powiem, auta i żeby ono nie wybuchło, nie spowodowało jeszcze większych strat, bo wiadomo jak działa gaz i tak dalej. Co możemy jeszcze powiedzieć? Znajdowało się tutaj także składowisko węgla. Węgla, około 10 ton węgla było, może 2 tony było spalone, 8-9 ton zostało tego węgla. Ten węgiel się również tu zapalił, ale po prostu można by tak rzec, że ta ściana, to była murowana ściana, jak widać, ochroniła kolejne budynki i tam biegnące dalej ten budynek mieszkalny plus budynki, w których znajdowały się zwierzęta. Te budynki były drewniane. Dzięki temu on mniej więcej uchronił to, już była straż, zaczęli to po prostu zalewać. Co możemy powiedzieć? No, jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy. Są tu przyjaciele, przyjechali już pomóc. Jeden kolega tutaj jest, dojadą jutro jeszcze inni. Cóż możemy powiedzieć? No, jesteśmy tym trochę załamani, gdyż ta cała orzechówka była utrzymywana po prostu ze środków, które pozyskiwaliśmy, między innymi ze sprzedaży ziół, któreśmy zbierali w lato. Także ten węgiel został zakupiony przeze mnie wraz z panią tutaj kamerzystką. Nie będę może wymieniał imienia, nazwiska, może sobie tego nie życzy. Zakupiliśmy węgiel, było, no wiadomo, było wszystko tutaj inwestowane, żeby utrzymać tą orzechówkę. To jest potężny kompleks, trzeba było bardzo dużo drzewa zabezpieczyć. Tu jest po prostu jest dużo tego wszystkiego do utrzymania. Zwierzęta także wymagają bardzo dużo pracy, no i wiadomo, różnych po prostu środków do życia, że tak powiem. Co mogło być przyczyną? Wiadomo, wadliwa instalacja elektryczna. Nie wierzcie państwo w jakieś tam pogłoski, że ktoś podpalił. Pożar wybuchł rano, 9:30, my od 7 godziny funkcjonowaliśmy, nie było widać żadnego dymu. W pewnym momencie po prostu to stanęło, nikt tu nie podpalił, nikt nie było to nocą, nikt tu nie podpalił, także chcę to zdementować, żeby to po prostu nie robić jakiejś sensacji z nieszczęścia. Stało się. Stare budynki, stara instalacja. No niestety, musimy po prostu to ciągnąć dalej. Także chcielibyśmy państwa zachęcić do pomocy po prostu w posprzątaniu póki co tego, jak również, żeby wspomóc po prostu odbudowę w jakiś sposób tego. Także zachęcamy. Potrzebujemy w tym momencie pilnie hydraulika i elektryka, gdyż żaden z budynków nie ma ani prądu, ani wody, gdyż zostało to odcięte w celach bezpieczeństwa, prawda? Także jeżeli byłby ktoś chętny przyjechać, bo tu po prostu dalej mieszkamy, idą mrozy, od czwartku podają minus 14, minus 15, także potrzebujemy, żeby tą wodę odciąć, która dochodziła do tego budynku, jak również odciąć ten budynek, który był połączony z głównego licznika od domu Adolfa, instalacji elektrycznej, gdyż my na tym po prostu się nie znamy, nie będziemy tu ingerować w to. Zawsze robili to elektrycy, jeżeli to było konieczne, prawda? Także chcielibyśmy bardzo po prostu zachęcić kogoś, jeżeli by ktoś był w stanie nam pomóc, to chętnie byśmy po prostu tą pomoc przyjęli. Jeżeli chcecie nas państwo wspomóc, na przykład, że tak powiem, finansowo, to za chwilę podam numer konta fundacji, prawda, na który będzie można jakieś tam po prostu, jakie w miarę możliwości środki przelać, żeby to po prostu dalej wszystko ciągnąć i uratować, prawda. W tym momencie jest o tyle jeszcze dobrze, że każdy z budynków posiada niezależne ogrzewanie typu koza, także sobie jakoś tam poradzimy, aczkolwiek nie ma tej wody, także magazyn żywności jest też w trakcie, jest pracy, będzie film dziś albo jutro jeszcze odnośnie magazynów, bo tam było jakieś, widziałem zapytania, że co z magazynem, wszystko toczy się dalej, szanowni państwo. Tylko że po prostu już koparka zasypywała ten magazyn w sobotę, aczkolwiek dzisiaj miał przyjechać kończyć zasypywanie go, no ale ta tragedia po prostu na razie zatrzymała tą pracę, prawdopodobnie jutro, jeżeli my to wysprzątamy, będzie tam kontynuowane już zasypywanie magazynu z żywnością. Także cóż mogę powiedzieć, zachęcamy serdecznie do pomocy. Ja może podam, bo nie będę już pod filmikiem, nie ma teraz czasu, podam numer konta, na który można wspomóc fundację Słowiańskie Powroty. Także jest to PKO BP 55 10 20 26 29 00 00 9202 03 66 00
40. Także dziękujemy, jeżeli ktoś będzie chciał wspomóc, czy po prostu w uprzątaniu i w różnych pracach, które trzeba wykonać, i zapraszamy do następnego filmu, w którym pokażemy, w jakim postępie są po prostu magazyny żywności. Także dziękujemy i do zobaczenia.